Dzień dobry Państwu, jak co tydzień witam w programie Onetopinii. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Kowal, który przed chwilą zirytował się troszeczkę za to, że został nie, nie, przedstawiony nie, nie, nie. w Onetan Ale... jako jeden z kandydatów Koalicji Obywatelskiej. W związku z tym jeden z dziennikarzy Onetu przedstawia lidera listy Koalicji Obywatelskiej Dziękuję. w Krakowie, numer jeden. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo. Czy y, kto, ktoś, któryś z nas dwóch jest nową elitą, czy jesteśmy obaj starą elitą? Pytam a propos tego, co prezes Sprawy Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówił o tym, że trzeba stworzyć nową elitę w Polsce. Miał na myśli przedsiębiorców. Ja mam jednoosobową działalność gospodarczą, więc zaliczam się do Poszcie przedsiębiorców. Uważać, ale no poważnie to ja, ja, ja uważam, że są w, te, w, w kampanii tematy poważne i super poważne. Ten jest super poważny, dlatego że... Ja się, ja się e, śmieję przez łzy troszkę. To są słowa wypowiedziane przez lidera... Partii rządzącej i środowiska rządzącego, który być może, bo taki może być wynik wyborów, także będzie tworzył rząd, czy będzie miał wpływ na funkcjonowanie rządu, a przede wszystkim będzie miał wpływ na całą politykę w kraju. I jeżeli on mówi, że będzie tworzył nową elitę, to to jest prosty komunikat dla tych, którzy dla firm rodzinnych, dla pana, także dla profesorów na uczelniach, wy uważajcie. Dlatego, że jeśli nawet znajdziecie się w tej nowej elicie, to będziecie musieli przejść przez jakieś sito. Należałoby zadać pytanie, kto będzie decydował o tym, kto jest nową elitą. I może trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że to jest taki, taki moment teraz, że jak na dłoni widać, że Prawo i Sprawiedliwość ma program rewolucyjny, a nie ewolucyjny. I zagraża wielu ludziom, którzy ciężko pracowali przez ostatnie 30 lat. Dobrze, ale ja słyszę też od 30 lat, a od powiedzmy 10 lat już ciągle słyszę o tym, że osobom, które nie mają znajomości, nie, są, nie mają znajomości politycznych czy rodzinnych konekcji, jest bardzo trudno wejść do elit w różnych grupach zawodowych. Czyli mówimy o przedsiębiorcach, słyszeliśmy ta propo na przykład prawników. Tak? I o tym, jak zamknięty jest y, zawód prawników. Słyszymy o tym bez przerwy ciągle. Nie, nie, nie za czasów tego rządu, tylko również za czasów poprzedniego rządu. No to może trzeba coś zmienić w tych elitach i dopuścić trochę mm, A są dwie... nowych S ludzi Dzień do tego. są elit. dwie różne rzeczy. To znaczy, stwarzać szanse i wtedy trzeba stawiać na sprawiedliwość. To znaczy, jeżeli ktoś naprawdę pracuje, jeżeli się wybija, to powinien dostać szansę. I co ciekawe, w, w tym przekazie obozu władzy sprawiedliwości jest coraz mniej, a coraz częściej się mówi o równości. A równości to też się trzeba bać raczej, dlatego że równość zakłada, że będzie rozdzielane niezależnie od tego, czy pan wstaje o 6 rano i idzie do roboty, czy pan się drapie po klacie do popołudnia. Bardzo się boję równości, natomiast jestem za sprawiedliwością zawsze. Mhm. Znaczy, wie pan, ja uważam, że, że to wczorajsze przemówienie prezesa było najpoważniejsze, i tak poważnie, politycznie. Bo to jest komunikat dla wielu ludzi, których talenty zadecydowały o tym, że czegoś się dorobili w Trzecie Rzeczpospolitej, żeby uważali. I to jest też dlatego niebezpieczne, że w Polsce przez ostatnie 200 czy 300 lat ciągle ktoś próbował wymieniać elitę. Nas na to nie stać. Ja wiem, oczywiście, że tak mówili też inni politycy. Ja wiem, co mi pan zaraz powie, że tak w Ameryce mówią. Wiem, pan, pan mi powie, że Johnson tak pewnie gdzieś powiedział. Populistów jest cała, cała kula ziemska, prawda? polityk, który sam z tobą cała, wie, to bardzo się to podoba. cała kula ziemska takich ludzi. Ale czy nas na to stać? Czy Polska jest w takiej samej sytuacji, że może sobie pozwolić na to, żeby pa palić e, tymi cennymi rzeczami w kominku? Ja nie wiem. Tylko dlatego, że ktoś chce złożyć jakąś obietnicę dla jakichś nowych grup społecznych, które mają poczuć, że nie będą musiały pracować. Nie będą musiały, bo to jest taki komunikat. Nie będziesz musiał pracować człowieku, nie będziesz musiał się starać, po prostu my cię wyniesiemy jako, jako elitę. Bardzo to jest niebezpieczne. Czy na przykład wprowadzenie pensji minimalnej też jest takim zagrożeniem? Bo ja muszę powiedzieć, że mam takie jakby rozbieżne opinie na temat tego na, na temat podwyższenia pensji minimalnej. Z jednej strony, też powołam się na Amerykę w Ameryce, ta dyskusja jest toczona od lat, czy i jak podwyższać pensję minimalną. Oni co prawda liczą to w godzinach, no ale chodzi o to samo dokładnie żeby podwyższać pensję minimalną, bo się wyciąga ludzi z biedy, bo się im daje szansę lepszego życia. Z drugiej strony zastanawiam się, czy jeżeli pensja minimalna będzie wynosić 4000 zł, to ile osób na przykład zrezygnuje z pracy za 6000 zł, żeby dostawać 4000 zł, ale na przykład robić coś dużo mniej... Y Czasochłonnego na przykład. So, Może być, że Państwo, to są takie dwa płuca. Jedno płuco to są te, te, te gesty socjalne mhm. i społeczne, I, i sam Pan wie, mógł powiedzieć Bóg mi świadkiem i Pan mi świadkiem, że zawsze byłem za 500 plus, że popierałem te rozwiązania, tłumaczyłem je. Tego się już dużo stało. Ale teraz trzeba sobie powiedzieć, a kto na to pracuje? Skąd się biorą te podatki? I nie można już robić żadnych kolejnych rzeczy, które uderzą w polskie firmy, w przedsiębiorców. ja to jeszcze raz podkreślam, bo u nas jest taki paradoks, że im głośniej rząd krzyczy, że będzie popierał polskie firmy, powiedzmy polskie firmy rodzinne, te wielkie i te małe, czy te, te które zdecydowały o sukcesie, mm -hmm. tym bardziej ulega naciskowi międzynarodowych korporacji, bo tamte mają swoje sposoby nacisku i tamte dostaną różne tam bonusy, ulgi i tak dalej. Nie słyszałem, żeby tak było z polskimi firmami. No, I dzisiaj... A obniżenie najniższego progu podatkowego. O jeden procent, o jeden punkt procentowy. Yy, obniżenie, znaczy zlikwidowanie podatku dla osób do 26 roku życia. To proszę, nie jest zwrócić, wspieranie a proszę zwrócić uwagę ta, ta. młodych przedsiębiorców, znaczy, po, nowych przedsiębiorców. Mi się to, po pierwsze, w ten sposób sobie nie porozmawiam, bo to już jest jednak szczególnictwo. Trzeba patrzeć generalnie, co, jak, jaki jest plan, ale weźmy ten ostatni szczegół dla przykładu. No to jest jednak przede wszystkim obniżenie tym, którzy pracują na umowy, a nie tym, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Proszę zobaczyć, czy w tym nie ma jakiejś myśli. W tym jest myśl, która ma jeszcze dodatkowo tych młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, zachęcić do tego, żeby sobie szukali miejsca w urzędzie, żeby sobie szukali miejsca na jakimś etacie. I to jest ok, ale powinniśmy też ludzi uczyć przedsiębiorczości. Żeby wzięli ręce w swoje sprawy w swoje ręce. I tam ci już mają ciężej, bo jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to ten przepis już nie dotyczy. I jakby nie liczyć tego ZUS-u na przyszły rok, to się okazuje, i to jest w ogóle najciekawszy temat. Kiedy chodzę po ulicach w Krakowie, to wszyscy o tym ZUSie. I już nikt nie wierzy rządowi, że bo widzą, że na końcu jak nie policzą, to i tak ten ZUS będzie wyższy. Ja też nie mam wątpliwości, że będę wyższy ZUS płacił. Więc to... I oni to coś tam kombinują, opowiadają, tu zmniejszą, tam zwiększą, ale generalnie wiadomo, że chcą zrobić wyższy ZUS, czyli chcą docisnąć tym, tym którzy więcej pracują. Jeżeli chodzi o pensję minimalną, nie traktuję tego jako poważny temat kampanii. To jest obietnica na za 4 lata. Mhm. Wszyscy wiedzą, że w tym czasie każdy, kto się zajmuje chociaż trochę ekonomią i sprawami społecznymi, wie że w tym czasie no jeśli nie będzie jakiegoś cudu, będzie kryzys i wie że znajdzie się 100 argumentów, żeby tego nie robić. Uważam, że rozmawianie w kampanii wyborczej o obietnicach, coś co się stanie za 4 lata, nie ma sensu, że rząd się wyspecjalizował w tym. Proszę zwrócić uwagę, jest super napięta sytuacja w onkologii. Super napięta sytuacja w onkologii. I co można zrobić szybko? No szybko można wprowadzić dodatkowe, można drożnić ścieżkę wprowadzania dodatkowych lekarstw, żeby ludzie mieli dostęp do tych lekarstw i szybko można zrobić, żeby mieli dostęp do diagnozy. A rząd mówi zbudujemy największe w świecie centrum onkologiczne za miliard, yy, fryliard, nie wiadomo ile. No przecież wiadomo, że to nie rozwiązuje żadnego realnego problemu, z którym my dzisiaj się mierzymy. Ale świat ten, no, komentatorów też przyjmuje, OK, coś zrobili, prawda? Ta, ta, więc w ka każda obietnica już na tym etapie kampanii jest właściwie obietnicą koniec świata za dwa lata, prawda? A czy Pana zdaniem yy, yy, wciąż urzędujący obecny prezes Najwyższej Izby Kontroli to jest przedstawiciel nowej elity czy starej elity? A to nie jest do mnie pytanie. Ale tak pana zdaniem. Ale ja po... właśnie nie wiem, bo, ja się ale tu nie, bo pan się ma same poważne tematy. Mnie to w ogóle nie śmieszy. To znaczy. Ja, śmieszne, ja, ja mam to jest takie poczucie. Sposób, jakiegoś... żeby z tym żyć na co dzień. Ja mam poczucie. Wie pan, to, że on tam za, że tam, że tam i, ktoś założył, prawda? Będę bardzo ostrożny mm. w tej powiedzieć. Założył dom schadzek. To, to jest może śmieszne, ale to nie jest istota sprawy. Mógłby tam być równie dobrze ten dom Pielgrzyma, co tam miał być. Mm -hmm. To jest problem taki, że zobaczyliśmy, że istnieje ryzyko że najwyżsi urzędnicy w państwie mają jakieś związki z y, ludźmi no powiedzmy wątpliwego autoramentu. Znaczy, dla mnie to, nie... I że nikt na to nie zareagował. Wie pan, jak mnie to boli, jak ludzie z, z Prawa i Sprawiedliwości, których znam, chodzą do mediów i mówią, sprawa jest niejasna, niewyjaśniona. Ja po prostu nie wiem. Może to nie jest odpowiednie miejsce. Ja chciał zaapelować do ich sumień. Do sumień ludzi, którzy to mówią. Tyle razy powołują się na Lecha Kaczyńskiego. Czy sobie wyobrażacie minę Lecha Kaczyńskiego, gdyby się coś takiego do... o czymś takim dowiedział? A jeżeli dzisiaj ta sprawa nie zostanie wypalona żelazem, to gwarantuję panu, że to ośmieli bo powstanie podobnych sytuacji, będzie mieli rak w całym kraju. To będzie taka onkologia społeczna wtedy potrzebna. Tam jest, tam jest dużo więcej pytań oczywiście przy tej sprawie, bo na przykład mnie bardzo interesuje, i to też nie jest problem tego rządu, to jest problem od wielu lat, jak się dzieje, że urzędnicy państwowi, którzy nie zarabiają dużych pieniędzy i naprawdę nie zarabiają kokosów żadnych, stać ich potem na to, ja pamiętam przy poprzednim rządzie urzędnika państwowego, który kupił sobie samochód, którego ja akurat cenę poznałem i znaczy to jest cena po prostu kosmiczna, a on jeździ takim samochodem. To mamy do czynienia z urzędnikiem państwowym, którego stać na Kupno kamienicy w centrum Krakowa. No, dla mnie to są dosyć takie wstrząsające rzeczy, muszę powiedzieć, bo ja nie wiem, jak to się robi. Ja nie, ja nie mogę się z tą sprawą oswoić. Nie mogę się z tą sprawą oswoić, dlatego. I to nie dlatego, że ja bym. Ja nie znam pana Banasia, pewnie go spotkałem, nie dlatego, że go coś ja posądza. Nie że w Krakowie to wszyscy się znają. Nie, nie, właśnie w Krakowie to, to nie jest jakoś tak powszechnie znany, prawda? Są, poznałem dwie-trzy osoby w ostatnich, dniach, które go dobrze znają. Ale to nie chodzi o tego człowieka, bo być może w, zawsze trzeba sprawdzić. Zawsze może się za każdym materiałem kryć jakaś, są, jakieś proste absolutnie. rozwiązanie. Więc ja nie chcę. Nie chcę o nim mówić ani jednego złego słowa. Ja mówię o czymś innym, o tym, że w przestrzeni publicznej powstało podejrzenie, że doszło do czegoś, co jest najgorszym raczyskiem życia publicznego w całej Europie, jeśli tylko się pojawia. I widzę nagle poważnych polityków, którzy, są, którzy zajmują się każdym happeningiem opozycji, zajmują się każdą, każdą nawet bolesną, ale głupotą, mhm. a w tej sprawie udają Greka. Mhm. I jak, mam wrażenie po prostu że im sumienie wyparowało na czas kampanii, bo to, jest, bo to nie jest kwestia partyjna. Być a może są zresztą... wrażenia, że to jest po prostu polityka i tu się oburzamy na to, że ktoś się potknął i się poślizgnął na chodniku, a tutaj człowiek kradnie miliard i po prostu wtedy mówimy, że no sorry, no nie wiemy, nic nie wiem, trzeba tą sprawę się przypatrzeć. Zawsze w polityce tak było. No, to jest kwestia odwagi. To jest kwestia odwagi. Ci, którzy idą do mediów i tak komentują, muszą powiedzieć, jak to widzą. Jakby jak, po prostu no reagować, tak odwagi. jakby to jest reagowali. Zachowawczego. Każdy polityk prawa i sprawiedliwości, który w tej chwili by wyszedł, i to nie chodzi o to, że to jest prawo i sprawiedliwość, chodzi o to, że to jest partia rządząca. No dobrze, to... Każdy polityk partii rządzącej, który w tym momencie wyjdzie i powie. No nie, no to jest jednak szaleństwo. Pan Banaś powinien ze stanowiska, pan... straci wsparcie swojej partii, straci wsparcie w okręgu no, Ale pan mi chce powiedzieć, że w Partii Prawo i Sprawiedliwość jest teraz taka sytuacja, że bronienie tej, bronienie historii z kamienicą pana Banasia w, w Krakowie to jest racja stanu tej partii. No, wie pan tak. co, jeżeli pan tak uważa, to to jest już tragedia. Tak, uważam. Ja wciąż nie jestem w stanie w to uwierzyć, chociaż to jest dzisiaj moja konkurencja. Tak, uważam, A tym, ale, którzy się ale... boją, mogę powiedzieć jedno. Kochani, poza polityką jest życie. Ja jestem wchodzącym dowodem na to, że można sobie normalnie ułożyć życie zawodowe poza polityką. Można Dokładnie. potem wrócić, a potem znowu inaczej żyć. Więc nie, nie bójcie się szczególnie, że słyszałem takie wypowiedzi. Nie chcę po nazwisku nikogo wymieniać. Ale zresztą takie wypowiedzi po prostu w ostatnich dniach czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, że mi skóra cierpła. Ale Tam były rzeczy. Zwierzyc... które wypowiedzi tak tak. No na przykład, no na przykład y, 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 jedna z osób... Y, Moja konkurentka mówi, że ona by wciąż głosowała na, yy, na, na, na kandydaturę pana Banasia. Ja powtarzam szczerze, ja nie wiem czy on jest winny, ale naprawdę? Nawet gdyby się pojawiły takie wątpliwości, tylko to wciąż by głosowała? No dobrze, ale mamy marszałka Kuchcińskiego, który Prawo i Sprawiedliwość przyznało, że wykorzystywał do prywatnych celów yy, służbowy samolot, rządowy samolot za bardzo grube pieniądze. Yy, I nie przeszkadza mu to być jedynką siebie w okręgu nadal. Czyli rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość uważa, że w tym okręgu to jest najlepszy polityk, jakiego jest w stanie wystawić Wie do samego. Jeśli wałkujemy to dalej, to też jest problem, ale... Sprawa y, kamienicy pana Banasia nie dlatego jest, y, y, oburza nas, że jest podobna do sprawy pana Kuchcińskiego nie, nie i podalne. nie dlatego no, na nie przykład, jest. że też, że na przykład pan Kwiatkowski miał zarzuty i tak dalej. Mhm. Ona jest dlatego straszna, że powstało ryzyko, bo ja powiadam, powinno być to po prostu wyjaśnione. Ja na nikogo nie rzucam cienia, że powstało ryzyko, że istnieje związek między światem jakimś podziemiem y, sutenerskim, a y, jednym z czołowych urzędników w państwie. Tylko tyle. I tego ma prawo się od, o, o domagać każdy obywatel, żeby się dowiedzieć wszystko na ten temat. Żeby nie było nawet cienia wątpliwości, że tutaj coś nie działa. Czy w y, najlepszym scenariuszu dla pana Banasia, w najlepszym, którym okazuje się na koniec, obiektywna prawda jest taka, okazuje się być taka, że pan Banaś wynajął komuś kamienicę, nie orientował się, wprawdzie wszyscy wokół się orientowali, ale on się nie orientował, co się w tej kamienicy dzieje. Czy ta nonszalancja w robieniu biznesów, przez człowieka, który sprawdza innych, czy dobrze robią biznesy i pisze dla rządu na przykład dokumenty w sprawie tego, jak zapobiegać oszustwom i naciągnięciom skarbowym. Czy, czy sama taka nonszalancja nie powinna spowodować jego odejścia ze stanowiska? Tak jak mówię, w najlepszym dla niego scenariuszu. Wie pan co, ja powiem panu tak, politycznie to jest tak, że to jest sprawa na dymisję. Koniec, kropka. Ale nie chcę wchodzić w takie dywagacje też, że będzie scenariusz A, B, C jeżeli została tak poważnie nadwyrężona, nadwyrężona wiarygodność najwy, najwyższego urzędu kontrolującego finanse publiczne w Polsce, to to jest sprawa na, na dymisję. Choćby z tego powodu. Natomiast nie wiem, jak się rozwinie dokładnie jego, jego historia. I szczerze mówiąc, jak każdemu człowiekowi życzę mu, żeby się z wszystkiego wybronił, żeby, żeby mu się to poskładało jakoś życiowo, jeśli jest uczciwym człowiekiem. Zajmował takie stanowiska w Polsce, że naprawdę ja wolę scenariusz, w którym wszystko jest OK, tylko ktoś się pomylił. Bo to jest najlepszy scenariusz dla nas wszystkich, Chociaż że oczywiście ktoś powie, no to jesteś z opozycji, powinieneś mieć scenariusza tragicznego. Nie, ja nie chcę scenariusza tragicznego. Ja się modlę, żeby wszystko było pomyłką. Natomiast samo nadwyrężenie wiarygodności. Nie no, wiem co, zróbmy proste doświadczenie. Zobaczmy w jaki sposób Jarosław Kaczyński mówi o państwie. Czy gdyby podobna sytuacja zdarzyła się w latach 90. -tych? to jak wyglądałby, jakich słów użyłby Jarosław Kaczyński, jak wyglądałby jego wywiad na ten temat? Że jest dowód na układ i na zgniliznę moralną i to jest I Albo byłoby jeszcze ostrzej. I ja myślę, że mamy prawo jako obywatele domagać się takiego podejścia do, do dzisiejszej, do tej sytuacji. No, osta Ostatnie pytanie, bo musimy niestety kończyć, ale chciałem pana zapytać, czy będzie debata w Krakowie jedynek yy, list wyborczych? H przynajmniej Koalicji Obywatelskiej no, no, i Prawa jest i jakiś kłopot. Będzie chyba, chyba jesteśmy umówieni na, na dyskusję w mediach publicznych, chociaż ja uważałem, że tych dyskusji powinno być więcej. I uważałem, że prowadzenie debaty w krotochwilny sposób, na przykład na, na temat w jakim stopniu ja jestem z Krakowa, czy się urodziłem w Krakowie czy w Rzeszowie, w sytuacji, kiedy połowa kandydatów najważniejszych prawa i sprawiedliwości kandyduje, nie wiem, czoła polityczka z Krakowa kandyduje w Poznaniu, czołowy polityk z Wrocławia kandyduje w Katowicach, i tak No to pani, pani poseł Wasserman podjęła taką dyskusję. W jakim stopniu jestem z Krakowa? No to nie jest poważny na, 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 na poważne czasy, prawda? Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych rzeczach, o których mówimy: o ochronie zdrowia, o cukrzycy, bo na razie o onkologii to są główne tematy. O, o tych sprawach, o których dzisiaj powiedzieliśmy, o obwodnicy w Krakowie. O obwodnicy błagam. możemy porozmawiać, ale. Do tego potrzebne jest nie jedno spotkanie, no, potrzebne są ze trzy spotkania, potrzebne, żeby do tego dopuścić wszystkie media. No ale jeśli będzie tylko to jedno, organizowane przez yy, media publiczne, no to chwała Bogu, to ja w nim oczywiście wezmę udział i takie mamy jedno zaplanowane. Ale nie zmienia to faktu, że jest generalny trend w tej chwili yy, po stronie obozu rządowego, który mówi nie debatować, nie spotykać się. Mam nadzieję, że Małgorzata Wasserman temu nie ulegnie i że to spotkanie, na które jesteśmy umówieni, się odbędzie. Ale ten trend jest niedobry też. Bo on pokazuje, że to jest kwestia jakby... Jakby ta debata była relacją między nami. Ja nie występuję tam prywatnie. Ja się prywatnie nikomu nie wpraszam. Ktoś nie musi mnie lubić. To jest dyskusja dla wyborców. Mm -hmm. Którzy muszą mieć czas na przemyślenie. Muszą zobaczyć, jakie są argumenty. Muszą zobaczyć, jak się ścieramy w tych argumentach. E być może to jest czas na to, żeby ustalić, że coś możemy razem zrobić. Bo przecież to nie chodzi tylko o konfrontację. I ta taka nonchalancja. I ta, ja to odbieram jako taką pychę pewną. Że dzisiaj przedstawiciele obozów władzy od... Kandydatów na premiera po liderów list w poszczególnych miastach mówią nie, nie, nie. No tak się nie da zrobić dobrej polityki w Europie Środkowej i myślę, że to się kiedyś, no że karma wraca. Dożyliśmy czasu, śmialiśmy się przed wejściem do programu, w których Wiktor Orban obiecuje na kongresie swojej partii, że nie wyprowadzi Węgier z Unii Europejskiej. Także naprawdę polityka w Europie Środkowej dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż parę lat temu jeszcze. Takich czasów dożyliśmy. I moim zdaniem na razie się rozpędza, ale niestety te złe trendy się rozpędzają, ale w 13, 13 października można to trochę zatrzymać. To znaczy w Polsce jest taka sytuacja, że wciąż wszystko może się wydarzyć. To nie jest tak, że wszystko stracone. I myślę, że to jest najważniejszy komunikat. To ch naprawdę chodzi o kilka punktów procentowych, w wyniku których, jeżeli one się zmienią, może powstać inna większość rządowa. A ja Państwa zachęcam do tego, żeby 13 października po prostu pójść zagłosować, żebyśmy zrobili rekordową frekwencję. Dziękuję Panu bardzo, Dziękuję bardzo. za wizytę w studiu, a my się zobaczymy za tydzień. Do zobaczenia.